brakuje ciągle 300 Dominikowi Bochenkowi, Arturowi Nodze 700. Wystartowali bez fal startu, a jednak późno, ale jednak wywołany fal start. Wszyscy w komplecie, ale jest czerwona. Dominik Bochenek dostaje dyskwalifikację, ale dlaczego? No, wydaje mi się, że ta powtórka rzeczywiście pokazała, że minimalnie, ale jednak, czyli powtórka, zbyt szybką reakcją. Powtórka z Łodzi. Nie chce się zgodzić z tą decyzją sędziów. Usiadł na torze. Ostatnio słyszałem, nie chciałbym tutaj być poprawiony za chwilę na przykład przez Janusza Rozuma, że jest taka możliwość, że można pobiec, że tak powiem, pod fal startem, czyli można wejść w blok, tylko musi na to wyrazić zgodę sędzia główny i złożyć protest. Prezes Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki z Bydgoszczy, organizator, główny organizator Mistrzostw Polski, próbuje jednak przekonywać Janusza Rozuma do tego, aby te decyzje zmienić, aby Bochenka dopuścić do startu. Nie wiem, czy sędziowie będą w stanie to zrobić, ale Krzysztof Wolsztyński ma tutaj, widzę, duży dar przekonywania. Ma siłę perswazji. I ma siłę. Dominik wraca. No brawo, pojawiły się brawa na trybunach, zatem będziemy mieli okazję Dominika jednak oglądać w tej rywalizacji. Jeszcze, ja...